Cześć, witajcie, witajcie w Plus TV. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o sytuacji, którą miałem kilka dni temu. Mianowicie sytuacji ze strażą gminną. Tak się akurat złożyło, że tego dnia z rana jechałem w jednym kierunku, później mniej więcej za pół godziny wracałem. W odstępie 2-3 godzin jechałem z powrotem i wracałem. I później znowu musiałem zrobić trasę w okolicy, ale już nie dokładnie w tą samą drogę. Mianowicie przemierzając dwa razy wcześniej ten odcinek drogi, zauważyłem, że w tym samym kierunku jest ustawiony samochód straży gminnej, jest wystawiony radar i oczywiście pstryka zdjęcia kierowców. Ograniczenie do 50 km na godzinę. Samochód postał sobie jakiś czas, napstrykał ileś zdjęć, ileś budżet gminy na pewno zarobił. Strażnik wziął, spakował fotoradar, przepraszam, to była strażniczka. Strażniczka spakowała radar, no i zabrała się samochodem do swojej siedziby. I akurat w kierunku siedziby straży gminnej jechałem. Co prawda nie tam dokładnie, ale to jest ten sam kierunek. I proszę Państwa, miałem okazję poobserwować, jak jedzie straż gminna. Jak się zachowuje straż gminna, która łapała przed chwilą kierowców na fotoradar, a teraz sama łamie przepisy. Okazało się, że na ograniczeniu 50 na godzinę, prosta droga, 4 km mniej więcej prosto, trochę pod górkę, trochę na dół, okazało się, że pani strażnik gminna jedzie między 60 a 70 km na godzinę. A w związku z tym przepisy łamie co najmniej o 20 km na godzinę. Jaki mandat by dostała? Na pewno bardzo duży, ale pani strażnik gminna to jest pani strażnik gminna, a straż gminna to jest straż gminna. Oni są, proszę Państwa, ponad prawem. Zamiast dawać ludziom przykład, to niestety sami przepisy, które egzekwują, mają głęboko, gdzieś w głębokim poważaniu. Niestety tym nieoptymistycznym akcentem na dzisiaj kończę. Było to Plus TV. Zapraszam do subskrybowania moich filmików, do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam do oglądnięcia innych filmików. A póki co, na razie. Cześć!